czuły Poznań. Zapraszamy na nowy podcast o Was i dla Was, poznanianki i poznaniacy. Jesteśmy tu po to, by pokazać, w jaki sposób pod szyldem miasta wspieramy i działamy na rzecz mieszkanek i mieszkańców. Przy mikrofonie Agnieszka Maciejewska postaram się, by co dwa tygodnie w czwartek poprzez profil Miasta Poznania na YouTubie trafiała do słuchających nowa porcja tematów ważnych, ciekawych, wyjątkowych i skrojonych na miarę poznanianek i poznaniaków. Do premierowego odcinka zaprosiłam m.in. prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i dyrektorkę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Magdalenę Pietruzik-Adamską. Przyznali, że słuchają podcastów i lubią tę formę przekazu, bo chyba najłatwiej, strawny, najprzyjemniejszy w tej chwili przy natłoku zadań sposób pozyskiwania informacji. Ten świat się zmienia, sięgamy do tych nowoczesnych narzędzi, słuchamy wtedy, kiedy akurat mamy czas i to pozwala tak naprawdę również wykonywać jakieś inne czynności, oszczędzać wzrok. Można podczas podróży tramwajem czy samochodem posłuchać czegoś ciekawego. Kiedyś też w większym stopniu jednak bazowaliśmy na takich stałych programach czy telewizyjnych, czy radiowych. Dzisiaj ta technologia pozwala na to, byśmy odsłuchali sobie ciekawych audycji czy rozmów wtedy, kiedy akurat mamy na to czas. Czuły Poznań. Panie prezydencie, jaki? Poznań to nie tylko remonty, tak uciążliwe, ale to również szereg działań i inicjatyw służących temu, by ludziom żyło się lepiej. I takie najciekawsze doświadczenia moje to są właśnie z seniorami i szereg ciekawych programów, które potem zostały również wprowadzone w innych miastach. To były pomysły naszej Rady Seniorów. Ciekawe pomysły, które tak naprawdę przy relatywnie niewielkich nakładach pozwoliły do seniorów wyciągnąć rękę. Chociażby te wszystkie drobne prace, czyli ta złota rączka, chociażby te możliwości finansowania podróży taksówką, chociażby te właśnie usługi polegające na tym, żeby na przykład umyć okna, tak, osobom, które są starsze. I to jest coś, co z jednej strony jest super fajnym projektem, ale z drugiej strony też pozwala osobom, które są już w wieku senioralnym, jak najdłużej funkcjonować samodzielnie, bez tej konieczności wyboru potem już mieszkania u dzieci, czy na przykład w domach opieki społecznej. I to jest piękne, że seniorzy wyszli z tymi ideami. Czułość tutaj, powiem szczerze, że jest domeną, okazywania czułości jest domeną tych, którzy właśnie są silni, którzy to potrafią. To jest chyba klucz, dlatego wiele jednostek miejskich, miasto Poznań, prezydent miasta Poznania wspólnie z zaangażowaniem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, środowisk naukowych, ale także mediów i przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców realizują i udzielają tego wsparcia, które jest potrzebne, no przede wszystkim osobom zależnym, tym, które nie do końca potrafią odnaleźć się chociażby w dzisiejszej trudnej rzeczywistości, pełnej wyzwań. Także no, w wielu obszarach życia, tak, to jest od in vitro do polityki senioralnej, o której mówił pan prezydent, poprzez szereg takich projektów, które są dedykowane mieszkankom i mieszkańcom. To się w tej chwili rozszerzyło o szereg innych inicjatyw, ta wyprawka dla Gzubka, te wszystkie inicjatywy, które dotyczą również młodszych dzieci, ale też i nastolatków, urządzenia na zewnątrz, przy których nastolatki mogą też korzystać z ruchu na świeżym powietrzu i podnosić swoją sprawność fizyczną, nie płacąc za to żadnych opłat gdzieś tam na siłowniach czy klubach sportowych. Do gabinetu prezydenta Poznania jeszcze wrócimy, a teraz szybki przeskok do Starego ZOO w Poznaniu, bo właśnie tam podczas niedawnego Targu Dobra wręczono Inicjatory 2021. Ten konkurs promuje to, co robią organizacje pozarządowe, oczywiście ich najlepsze projekty realizowane dla stolicy Wielkopolski i jej mieszkańców, w roku, który poprzedza rok rozdania nagród. Tym razem statuetki Inicjatora Roku 2021 i Inicjatora Roku Mieszkańców imienia Andrzeja Białasa, przyznawanego głosami poznanianek i poznaniaków, trafiły do Fundacji Ratuj Ryby za działania chroniące rzekę Wartę i jej mieszkańców. Statuetki obie odebrał założyciel fundacji Sebastian Staśkiewicz.
tak się pan wzruszył przy tej nagrodzie, to było takie przyjemne, to było zaskoczenie? Zaskoczenie, znaczy raz, że gdzieś tam daleko liczyłem na ludzi, którzy mnie wspierają na co dzień, czyli w internecie, facebookowiczów, czy youtuberów, znaczy ludzi, którzy oglądają kanał YouTube. Bez nich, tych ludzi, którzy wspierają, nie byłoby tych 800 działań, więc to głównie oni przychodzą na te działanie, czy wspierają w różny sposób te wydarzenia i też wiedzą o tym, więc jakby tutaj te głosy zawsze licznie, faktycznie na prośbę, gdzieś tam mailową czy internetową, otrzymywałem od tych ludzi. Nie spodziewałem się nagrody głównej tutaj kapituły konkursowej. To mnie niesamowicie zaskoczyło. Kurczę, no wzruszyłem się dlatego, że trudny okres jest teraz, tak? No to coś widzimy dookoła, targało mną jakby no od, o Jezus, tygodni. Zbyt dużo wiem moim zdaniem. Nie chciałbym wiedzieć tego, co ja wiem dla człowieka, który się zajmuje wartą od początku zatrucia i zorganizował te 400 działań dla niej i do dzisiaj one trwają. Niezwykłe to jest, bo kurczę, my tworzymy świat, tak? My tworzymy też to środowisko. My pokazujemy tym przykładem dzieciom to, co tworzymy, więc no to co? I dla nich jeszcze. Więc co my tworzymy? No właśnie, i dla nich. No. I dla nich. To co my pokazujemy w tej momencie, tak? No, jak zasypiamy tym te nocy czy wieczory? No, niepojęte jest to dla mnie, zwłaszcza, że chodzi o coś, co jest dobrem, bezkompromisowym dla wszystkich po prostu, tak? No i to jest akurat przykre i tutaj taka niespodzianka rozbudziła emocje. No jest, ja tym żyję na co dzień. Bardzo wiele mam takich sytuacji wdzięcznych przy edukacji dzieci w szkołach i przy pomocy tej bezpośredniej. Jest dużo takich rzeczy, że załamują się ręce po prostu, jak już tam setny raz człowiek prosi kogoś i jednak się nie udaje. No a tu jest, no... Bardzo zaskoczone, niesamowicie, super, to prawda. Oczywiście. A te ryby zawsze panu tak towarzyszą? Tak, są niezwykłymi eksponatami. A dużo ich jest w ogóle bardzo. To prawda. I tutaj, tak jak widać, dzieci mogą je oglądać i poznać kształt, poznać barwę, poznać dany gatunek, poznać zachowanie tego gatunku. No pan jest ichtiologiem, więc to jednak myślę, że... Ale myślę sobie też, że jestem bardziej biologiem czy ekologiem, ale tak? Też człowiekiem, tak. Ale jest dużo fajnych... No to prawda, można wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby nauczyć dzieci naturalnego zachowania. To delfinek. Delfinek, tak. Żyje taki. Różowy? Różowy, tak. Nie jadł tej gumy balonowej. Je skorupiaki, krewetki, okay, które mu dają taki kolor. Aha, tak, okay. Tak samo jak dzikiemu łososiowi. I tu od razu możemy przejść do tego, żeby jednak zwrócić uwagę na to, żeby nie jeść hodowlanego łososia, że jest sztucznie barwiony w ten sposób. No ale ma przy okazji 41 substancji lekotwórczych. A my znowu jesteśmy krajem, który najwięcej zamawia łososia hodowlanego na świecie. Więc z jednej strony mamy tą wiedzę, świadomość, prawda? No zapyta pani na ulicy teraz z tym mikrofonem, no to wszyscy będą mówili, po co, że segregują, tak, że, tak, że tego... Idą do domu. No i tu jest właśnie ta... O tą hipokryzję mi chodzi, o to takie picie, o to pukanie do tych obszarów tej troszeczkę hipokryzji. Jak my sprzątamy rzekę Wartę, to czyje my śmieci podnosimy, tak? No mamy jedno serce od kochania w domu, mamy, czy też do tej przyrody, no. Podnosimy te niedopałki. Czemu my nie spojrzymy prawdzie w oczy i nie zastanowimy się, że już... Taki przykład zawsze stosuję, znaczy nie zawsze, ale no, przyszedł mi na myśl, że jakbyśmy mieli imprezę w domu. Zaprosili na tą parapetówkę, jeszcze lepszy przykład. Parapetówkę swoich znajomych i tak dalej. Niektórzy by byli palący, i zauważylibyśmy, że po paru tam minutach, godzinach ci, co palą, rzucają tego przysłowiowego peta na panele podłogę. I tak, i sobie kipują. Nowy nocha z domu by było, czy nie? Nowy nocha. A czemu my nie zwracamy uwagi, jak na środowisko ktoś rzuca? To palicho z tymi panelami. Żadnej wartości nie mają w stosunku do tej trawy, ziemi, gleby, powietrza, które jemy, pijemy, wdychamy i tak dalej. I to chcę jakby, tego się uczę, apelować do starszych z dziećmi, że żadnego generalnie problemu nie ma. To są już takie, nazwy to, nowe kosmiczne mioty tych organizmów, które się tutaj pojawiły, gdzie mają ten instynkt samozachowawczy i kochają zwierzęta i tak dalej.
My oczywiście jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby naprowadzić, żeby pomóc, ale nie teorią, tylko pokazaniem, pokazaniem i działaniem. I to jest jakby najważniejsze. Można się uczyć od ryb, od innych organizmów i pamiętać, my tworzymy czy ten świat, czy swoje otoczenie i środowisko dookoła. To do nas należy. Liczby Fundacji Ratuj Ryby w 2021 roku robią ogromne wrażenie. Brzegi Warty sprzątało 2,5 tysiąca osób, pokonali 800 kilometrów, a zebrali 80 tysięcy kilogramów śmieci. Wręczenie inicjatorów to oczywiście wyjątkowe chwile i my chcemy o nich opowiadać, ale nie tylko, przyznaje dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Magdalena Pietrusik-Adamska. Wracamy więc do naszego spotkania w gabinecie prezydenta. Warto mówić chyba o wszystkich działaniach społecznych. Miasto Poznań, tak jak wspomniałam, od kilku lat wdraża wiele takich projektów społecznych, z których później czerpią inne miasta. Polityka senioralna, polityka prorodzinna, działania na rzecz migrantów, działania na rzecz osób zależnych. Tutaj mamy doskonałą strategię rozwiązywania problemów społecznych. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i oczywiście szereg pakietów zdrowotnych, chociażby punkt profilaktyki intymnej. Panie prezydencie, Poznanianki, bliska inicjatywa? Tak, bardzo bliska, no bo po pierwsze możemy pokazać takie przykłady tych odważnych kobiet, tych, które tak wiele wniosły czy wnoszą cały czas w życie miasta. Możemy z tej mądrości kobiet korzystać i że to nie jest takie działanie PR-owe, którego celem jest pokazanie jakichś tam parytetów, tylko to jest tak naprawdę docenienie tych kompetencji i tych umiejętności, które mają panie. O finale akcji społecznej Poznanianki więcej już za chwilę, bo teraz czas na inicjatora nowatorskiego. Za rok 2021 dostała go Fundacja Menstruacja, która w szkołach zapewnia dostęp do środków menstruacyjnych. W poznańskich placówkach przeprowadziła projekt pilotażowy, a inicjatora odbierał w starym zoo Norbert Góra. To było 42 szkoły. A wiesz, że twoje pojawienie się tutaj takie wzbudziło szmerek na widowni? Bo to jednak się kojarzy, że tymi sprawami zajmują się wyłącznie dziewczyny. Spodziewam się tego. Ja tak naprawdę... To jest długa historia i tak naprawdę teraz rzeczywiście pojawiam się publicznie jako właśnie mężczyzna zajmujący się tymi sprawami, ale tak naprawdę gdzieś tam jestem w fundacji od początku, ponieważ jestem partnerem założycielki, jednej z założycielek, więc mimowolnie sprawy fundacyjne pojawiały się w naszej codzienności, no i zwyczajnie jej pomagałem po partnersku. Ja postanowiłem po prostu przejąć ten autorytet fundacji, który zbudowała, ten silny fundament. I akcja też jest już po 2 latach działalności, bardzo szybko się rozwinęła i potrzebuje troszeczkę takiej bardziej formalnego sterowania, zarządzania. Po tej spontanicznej części niestety się tak rozrosła, że potrzebujemy... Stety, tak, dokładnie. Potrzebujemy po prostu gdzieś tam jakichś procedur, polityk i tak dalej, a ja mam wykształcenie kierunkowe w tym zakresie, więc gdzieś tam idealnie się wpisuje. My tak naprawdę sterujemy wszystkim z Gdyni, bo tam mieszkamy, ale w każdej szkole, która zdecydowała się na współpracę z nami, jest koordynator bądź koordynatorka i ona dba o to, żeby właśnie pudełka nie stały puste. Wraz z uczennicami uzupełniają, a zbieramy od nich informacje oczywiście, bo jest to dla nas bardzo ważne i czy w Poznaniu, czy też przy akcji, czy projekcie ogólnopolskim, bo szkół mamy już prawie 600 w całej Polsce, zbieramy zawsze na koniec roku szkolnego informacje, tak, co poprawić, jakie są pomysły na doskonalenie, czy paczki z produktami były wystarczająco duże, czy były jakieś nieprzyjemne incydenty. Więc cały czas się uczymy i gdzieś tam ulepszamy ten projekt. Inicjatora wspierającego dostało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka za inicjatywę Przewijamy Poznań, o której opowiemy w podcaście więcej już wkrótce.
Natomiast w kategorii inicjator aktywizujący Kapituła oceniała przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia. Laureatem tutaj została Fundacja Wózkowicze za inicjatywę Ogniste Rydwany 2021. Latem ubiegłego roku, chociaż w tym roku również, w Poznaniu odbył się zlot użytkowników przystawek do wózków. Trasa przejazdu i piknik nad Baltą tak zaplanowano, aby pokazać nam, mieszkańcom stolicy Wielkopolski, że osoby na wózkach są częścią lokalnej społeczności. Posłuchajmy teraz, do czego zachęca nas prezydent Poznania. Zapraszam do okazywania tej czułości i najbliższym, bo często z tym mamy problem. Ja sam nie będę ukrywał, nie należę do ludzi najbardziej wylewnych i tutaj dzisiaj może pozwalam sobie na znacznie więcej w stosunku do mojej wnuczki, niż pozwalałem sobie na przykład w stosunku do moich synów. Ale też okazujmy właśnie rodzicom, znajomym, czy też tym, którym akurat się noga powinęła, bo to jest tak, że każdy może popełnić w życiu jakieś błędy. Takie czułe pochylenie się nad kimś, nad jego niedolą, empatia, próba zrozumienia potrzeb innych osób i młody może zrozumieć starszego, zdrowy może zrozumieć chorego. To wszystko jest kwestią dialogu, rozmowy i takiego jednak spojrzenia, że nawet ten młody, tak, też będzie stary. No ja już też mam 58 lat. Ten czas się zmienia, ale ten właśnie takie rozmowy i taki sposób postrzegania świata pozwala właśnie się wczuć w potrzeby innych. I Poznań to miasto, w którym wszyscy powinni się czuć dobrze. I bogaci, i ci, którzy są biedni, i ci, którzy są młodzi, i ci, którzy są starzy, i ci, którzy są zdrowi, i ci, którzy z tym zdrowiem mają szereg problemów. Także nie patrzmy egoistycznie, a w tych czasach, gdy obok widzimy wojnę Rosji z Ukrainą, gdy tak wiele się zmienia, gdy również to wpływa na naszą gospodarkę, to sądzę, że okazywanie tej czułości będzie miało coraz mocniejszy wymiar i coraz będzie ważniejsze tak naprawdę w utrzymaniu się w dobrej kondycji. Wspieranie jest właściwie obowiązkiem każdego z nas, a być może właśnie Czuły Poznań będzie inspiracją do tego, jak to zrobić. Oczywiście obiecuję, że będzie. Wspomniałam już o akcji społecznej poznanianki, przed nami finał. Miasto chce zwrócić uwagę na działania tych mieszkanek Poznania, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu miasta. W finale akcji mamy i pojedyncze panie, i grupy kobiet. O wszystkich chcemy opowiedzieć Wam więcej, dlatego już teraz zapraszam na specjalne odcinki podcastu. Dopiero zaczęliśmy, a już specjalne odcinki podcastu Czuły Poznań od poniedziałku 17 października do piątku 21 października. Codziennie jeden portret, codziennie porywająca opowieść. Na wszystkie już teraz zapraszam. Do usłyszenia.